19 lutego burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć zaprosił do swojego gabinetu Bogdana Białoruckiego, aby osobiście pogratulować mu sukcesu. Mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego zdobył medal Korona Maratonów Polskich. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich, należy ukończyć 5 maratonów, każdy po ponad 42 km długości w ciągu 24 miesięcy. Bez solidnego, kilkuletniego przygotowania jest to niemożliwe. Tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich no, trzeba zdobyć poprzez kilkuletnią, powiedzmy, pracę i bieganie długoletnie, można powiedzieć, gdyż nikt tak od razu nie pobiegnie tego maratonu, czyli 42 km 195 metrów. Trzeba przebiec 5 maratonów, 4 największe, czyli Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków i jeden najstarszy, czyli Dębno. Łącznie 5 w określonym czasie, o określonej godzinie. No i to wszystko. I później składa się wniosek do Krakowa, do Zarządu Infrastruktury Sportowej. No i otrzymuje się to oznaczenie. Jak mówi Bogdan Białorucki, każdy maraton jest inny pod względem pogody, trasy czy otoczenia. Jedno jest pewne, wszystkie są bardzo wymagające. Wszystkie były trudne. Powiem tak, maraton krakowski jako pierwszy i najbliżej nas, który się odbywał, przebiegłem, tak można powiedzieć, z duszą na ramieniu, 40 km. Na 40 km miałem skurcz uda. No i można powiedzieć, że ledwie dotarłem, straciłem kilkanaście minut. Później był maraton wrocławski, powiem tak, bardzo dużo bruków, 3/4 można powiedzieć powierzchni w mieście, to są bruki takie stare, po których się bardzo ciężko biega, poza tym była bardzo wysoka temperatura, upał, też był ciężki bieg. Później było Dębno, był to bieg monotonny, składający się z dwóch okrążeń naokoło miasta. Później była Warszawa, więc był to już przyjemniejszy troszkę bieg, ze względu na to, że człowiek biegnąc mógł obserwować stolicę. No a na końcu to już bieg, chyba można powiedzieć, najbardziej taki cieszący mnie samego, bo wieńczący, powiedzmy, te 5 maratonów i zakończony zdobyciem tej Korony Maratonów Polskich. Medal Korona Maratonów Polskich to prestiżowa odznaka, o której marzy nie jeden pasjonat biegania. W gminie Sędziszów Małopolski dotąd nikt nie mógł się nią poszczycić. Każdy biegacz chciałby mieć, który się już interesuje tym bieganiem i myśli o jakimś czynnym uprawianiu sportu, chciałbym mieć tak zdobytą taką Koronę Maratonów Polskich, taki medal. W trakcie spotkania w sędziszowskim ratuszu Bogdan Białorucki opowiedział burmistrzowi o swojej pasji, a także pokazał pamiątki z ukończonych biegów. Włodarz miasta pogratulował mu sukcesu i wręczył pamiątkowy list z wyrazami uznania.